Nie ma to jak pierwszy dzień wolności. Dzisiaj polatamy trochę. Jesteśmy wreszcie w plenerze, jest fajny klimat i legalnie, co najważniejsze. Nie muszę się irytować, że naruszam przepisy lub też popadam w konflikt z prawem. Po prostu jest rewelacja. Nad wodą, tak? Nisko Mavic'iem Mini nad wodą. Do dzieła, let's go! Słuchajcie, rewelacja, można legalnie jechać w plener. Całkiem legalnie, co? Prawie. Legalnie, legalnie. Dzisiaj ubiorę się w kamizelkę, to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że zalogujemy się do Drone Radar. I pamiętajcie o tym, bo faktycznie to, co dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, no, na czacie, na temat właśnie logowania się i trzeba zgłaszać loty, zrobić check-in w Drone Radarze, bo faktycznie ta specustawa, która weszła, zobowiązuje nas do tego, żebyśmy takie loty zgłaszali do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. A Patrz na swojej stronie, jak popatrzycie, faktycznie zrobił taki wpis, żeby dokonywać takich zgłoszeń na Drone Radarze, w aplikacji. I co? Kąpałeś się? Mam dzisiaj Mavica Mini, będziemy latali nad tą fajną wodą, aczkolwiek lipa polega na tym, że mój Mavic Mini nie chce się kalibrować tak jak ja bym chciał. I mam nadzieję, że skalibrujemy i polatamy tutaj nisko nad wodą. Mam kera na niego, więc gdybym go nawet utopił, postaram się polatać tak nisko, jak tylko dam radę. Ale pierwsza sprawa to jest kalibracja, bo mam cały czas gimbal stock, czy stack, tak? Czyli gimbal utknął, zatrzymał się. I to jest też taka sprawa, która dokucza wielu Mavicom Mini. No ale może nie o tym dzisiaj. Dzisiaj najważniejsza sprawa, żeby na Drone Radarze zrobić check-ina. Tu jest przy nim taki ząg, że chyba w tym miejscu on się nam wiesza i pokazuje gimbal stock. Ja już tutaj to wszystko rozruszałem i tu nie ma co trzeć de facto w tej powierzchni, bo tu jest w porządku, ale tu, no chyba że tu, on tylko tak może udaje, że jest ok. Może spróbujemy go troszeczkę przesunąć. Zobaczmy teraz. Tu też nie ma żadnego oporu. Będę musiał wysłać go do Niemiec. Działa. Startujemy w takim razie. Uff. Zobaczmy, jak to wygląda. W tej chwili mam nagrywanie. Chwyci satelitę i będzie check-in. Check-in. No dobra, powiedzmy, że to jest pierwszy check-in, tak? Imię. Kod weryfikacyjny. 68640. Wyślij. Quadcopter. Ok, deklarowany czas lotu 30. Dobra, to chyba tyle. Tu nic więcej. Mavic Mini. Nic więcej nie trzeba. Wyślij. Mamy to. Jestem. Jest kład zarejestrowany. Można ruszać w takim razie. Taki pan przyszedł sobie nabrać wody, ale ona nie jest taka bardzo czysta. Zobaczcie, tutaj jest takie bagno. Nie wiem, co on będzie pił. Mavic nie zachowuje się tak bardzo stabilnie, jeżeli chodzi o lot nad wodą, ten Mini. On ma takie tendencje do tego, może nie obniżał teraz, ale na pewno podwyższał i trochę w bok czasami. Taki drifting miał. Może nie za dużo, ale faktycznie go tutaj ćwiczyłem na różnych powierzchniach. Tutaj jest trochę krzaków, trawy i też wody, więc to nie jest jednorodna powierzchnia. Nie, Leonku? No chodź tu. Jak? Ale jesteś niegrzeczny, cały brudny i mokry. Pięknie.
To co miałem w Sparku, to tutaj jednak tego brakuje, mianowicie tu nie ma żadnych czujników, a ja nie widzę, tak na powyżej 50 metrów nie widać, czy tam nie ma gałązek, no ale dajemy radę, nie? Powoli. Słuchajcie, wystarczy. Nie ma co przesadzać dzisiaj nad tą wodą, bo jeszcze go skąpiemy. A tutaj parę rzeczy mogę jeszcze zrobić, na przykład filterki, zanim go wyślę do Niemiec, a filterki sprzedam. Jest fajny i niefajny, no ma swoje jak zwykle zagwozdki. Ta delikatność, ten gimbal, ale dzisiaj rozmawiałem też z Pawłem, jak zwykle wędki ostatnie. Wypytywałem go trochę, nic mi nie powiedział, ale powiedział mi jedną rzecz, że przy serwisie też mini, jak jest płyta główna i wtyczki i klej, to tam można wyrwać z tym klejem wszystko, więc jest bardzo ostrożny i trzeba naprawdę przy nim uważać. Fajny dron, ale jest bardzo delikatny, a drony faktycznie w terenie, jak się nimi lata w różnych warunkach, takich jak tu, widzicie bagna, gałęzie, bywa z tym naprawdę różnie, także nie zawsze jest tak, nie zawsze jest 1 maja, nie? Gdzie my tu zgłaszamy loty? Legalne latanie? Musi być. Tak jak teraz, stop. Nasi tu byli, widzicie to? O koci. Słuchajcie, freedom is back, czyli wolność wróciła. Mega się cieszę i pozdrawiam was bardzo serdecznie, bo dzisiaj wreszcie można było trochę uczcić to, że mamy wolność, możemy sobie iść do parku swobodnie. Nikt nas nie ściga, nie dostaniemy 30 tysięcy, czy nawet 500 od Straży Leśnej. Pozdrawiam was na dzisiaj, sam sobie to staram tak w krew wprowadzić, żeby po pierwsze te loty zgłaszać na dron radarze. Po drugie, trzeba uważać nad wodą faktycznie. Trzeba go wyczuć, tego Mavica Mini. Ja go staram się wyczuć, ale czasami on zachowuje się stabilnie, a czasami zachowuje się mało stabilnie. No i to jest też sprawa też w przypadku utraty tutaj zasięgu, żeby sobie zrobić hover, tak? Czyli zawis zamiast fail safe takiego, że mamy return to home, RTH, bo tutaj jest na przykład dużo drzew i gałęzi, jak tu widać. Gdyby on tutaj zrobił RTH, to by nam zahaczyło te gałęzie, nie? Pewnie tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i widzimy się już na live'ie jutro, tak? Pa, do zobaczenia. Tu jest mega wydajne źródło, tu widać zresztą. Stąd ludzie nabierają sobie wody właśnie. Słuchajcie, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że brakuje trochę tego trybu tripod w Mavicu Mini jednak. Jak się lata tuż nad wodą, to trzeba latać bardzo wolno. A tryb CineSmooth ma 14 km na godzinę, tak? Nie, 14? 14 km na godzinę, dobrze mówię. A tutaj mamy 3,6. To jest duża różnica jednak. W trybie tripod mamy 3,6. I jak się lata bardzo blisko powierzchni wody i jest za szybko, to jednak ten obraz no zdecydowanie jest nieużyteczny. Trzeba latać bardzo, bardzo wolno i leciutko, delikatnie ten drążek wręcz muskać.